Międzyrzecki rejon umocniony. To jest cykl, który chcielibyśmy wam zaprezentować. Mówię chcielibyśmy, bo w tej chwili jestem tylko ja. Przemek jest w środku. Zaraz do niego dobijemy. Jest to cykl, którym chcielibyśmy zainteresować was tym jakże niesamowitym zestawem obiektów. Pancerwerki, podziemia, historia, legendy i temu podobne rzeczy. Już na początku materiału chciałbym zaznaczyć pierwszą i podstawową rzecz. Korzystamy z materiałów, które udało nam się uzyskać. Wersji i teorii na temat tego, jak to wyglądało, co się działo i tak dalej jest wiele. Także chciałbym zaznaczyć już na samym początku, nie jest to materiał naukowy. Jest to materiał, którym chcielibyśmy was zainteresować tymi obiektami, zainteresować was historią Międzyrzeckiego rejonu umocnionego, jednego z największych na świecie obiektów militarnych, bo był to zdecydowanie obiekt militarny. Ja jestem w tej chwili przed obiektem, pokazywaliśmy wam w poprzednim programie, jak ten obiekt wygląda. Jestem dokładnie przed drzwiami. I wyobraźcie sobie teraz żołnierza, który wyszedł, chciałem powiedzieć po zakupy, to byłby głupi żart, wyszedł z bunkra i chciał wejść do środka. Zobaczcie, tu nie ma żadnego wejścia, co więcej, tu jest gniazdo karabinu, a chciał wejść. Co zrobić? Myślę, że pukanie niewiele by dało, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, jeżeli Przemek byłby w środku, to jest właśnie Przemek, to może by nam się udało wejść. Drodzy moi, to jest człowiek, który będzie nas dzisiaj oprowadzał. Przemku, zapraszamy do środka. Łatwiej byłoby użyć dzwonka. Dzwonka? Tu był dzwonek? W tym miejscu można było też użyć telefonu, ale trzeba było go mieć. W tym miejscu, no jeszcze rury głosowej do komunikacji z... Czyli jeżeli tu bym zaczął krzyczeć, to byłoby tam słychać. W środku byłoby słychać. Albo można było poprosić żołnierza, który siedział w tamtym miejscu. Jeżeli był akurat przy karabinie, że tak powiem. Drodzy moi, małe, bardzo niskie wejście. Pchamy się do środka. Ja się cofam w tej chwili i widzę od razu, co widzę. Patrzcie, tu była toaleta, tu była umywanka. Mogła być. Na blokach wejściowych mogły być, aczkolwiek nie było to, nie zawsze. Natomiast na pewno była zapadnia. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Tu jest dziura. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tu jest dziura, która co robiła tak naprawdę? Zabezpieczała przed wtargnięciem do wnętrza do obiektu. Ona w normalnej... Tutaj zapadni nie mamy w tej chwili, jako takiej. Fizycznie. Czy zapadnie to jest sam otwór. Nie mamy płyty, która normalnie była spionowana i stanowiła dodatkowe drzwi, które były tutaj ryglowane. One miały 4 rygle, rozumiem, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli przeciwnik wszedł tymi drzwiami, którymi ja wchodziłem przed chwilą, mógł się od razu zapakować w tą dziurę, jeżeli była zapadnia podniesiona. Czyli to już było pierwsze utrudnienie. Ach! Zapomniałem powiedzieć, tu również jest gniazdo karabinu maszynowego, co oznaczało, że problem wejścia był załatwiany już na dzień dobry. Tam był żołnierz, miał karabin i pilnował tego wejścia. Jeżeli w jakiś sposób udałoby nam się bezpiecznie wejść, kolejna zapora to jest właśnie ta dziura. Ten element, który co najciekawsze po podniesieniu stanowił drzwi. Czyli mamy kolejną zaporę. Jak sądzę, w drzwiach również było gniazdo karabinu. Otwór taki do obserwacji. Myślę, że mamy szansę zobaczyć taką zapadnię działającą. O, i to jest ciekawostka. Widzicie, to jest właśnie obiekt, o którym wam mówiłem, przygotowany przez muzeum, którego celem jest jakby zainscenizowanie tego, jak wyglądał obiekt w pełni obsługiwany przez wojsko. Czyli jeżeli stałem przed tymi drzwiami, pukanie nic nie dało, to tu są właśnie te dwie możliwości dodzwonienia się. Czyli telefon niedziałający w związku z tym, że nie ma prądu. Co dalej? Rura głosowa, to nie jest ta, którą widzieliśmy na zewnątrz. Ta, która jest w pomieszczeniu strzelnicy obrony wyjścia. Czyli tam był prawdopodobnie człowiek, który obsługiwał
gdzieś tutaj jakiś... Za chwilę dojdziemy. Tutaj jest szafka, stojak na karabiny, na pistolety, karabiny, nie pistolety. I to jest właśnie druga część. Tędy można było wystawić karabin, można było to zasunąć. Damy radę. O. Można było się zabezpieczyć. I tutaj, jak sami widzieliście, są drzwi. Czyli stąd strzelano. Tutaj również prawdopodobnie tak wyglądało to pomieszczenie. Było stanowisko gościa, który obsługiwał tą dziurę i on również obserwował prawdopodobnie i decydował o tym, kogo można by było tutaj wpuścić. To była wartownia. To jest wartownia. O właśnie, zabrakło mi tego słowa, to teraz już wiemy wszystko. Z tego pomieszczenia wchodzimy do kolejnego korytarza. Zamykane oczywiście solidnymi drzwiami przesuwnymi. Tutaj elektryki było używane jak najmniej, po to, żeby w razie braku prądu można się było w jakiś sposób posługiwać różnego rodzaju elementami. Spojrzałem na człowieka i myślałem, że tu siedzi rzeczywiście ktoś. Zobaczcie, żołnierz niemiecki, prawdopodobnie radiotelegrafista. Dobrze mówię? Nie, to dowódca. To jest pomieszczenie dowódcy. Nawet obrazki są. Jest światło, jak sami widzicie, jest różnego rodzaju wyposażenie, jest bardzo biedne, w cudzysłowie oczywiście, bo tu też nie potrzeba było zbyt takich awangardowych rzeczy. Wystarczyło tylko, żeby ten żołnierz czuł się tutaj po prostu dobrze i bezpiecznie. On ma tam takie okienko. Te okienka służyły do bezpośredniej komunikacji, szybkiego powiadamiania dowódcy o tym, co się dzieje. Drugie, kolejne pomieszczenie to jest izba łączności i tutaj spływają wszystkie informacje o tym, co się dzieje zarówno dookoła obiektu, jak i na sąsiednich. Czyli można powiedzieć, że ci żołnierze, patrząc na pryczę z tyłu, pracowali 24 godziny na dobę. No bo mieli warunki pomieszczenie. Mieli bardzo dobre, to należy zaznaczyć. To są bardzo dobre warunki. Tak, to są bardzo dobre warunki, bo tutaj jak policzymy liczbę łóżek, to odpowiada zasadniczej załodze obiektu. Czyli teoretycznie cała załoga miała możliwość odpoczywania. Czyli jak nie walczyli, mieli możliwość odpoczywania. Zresztą wskazują na to też filmy mniej lub bardziej propagandowe z obiektów fortyfikacji niemieckich. To było pomieszczenie prowadzące do miotacza, nie. Tak? To była izba dowodzenia. Tutaj spływały informacje, oprócz tego, że do dowódcy, to tutaj spływały informacje przede wszystkim o tym, co się dzieje dookoła obiektu i podejmowane decyzje o sposobie prowadzenia działań obronnych. Natomiast z tego pomieszczenia możemy przejść pod wieżę obserwacyjną w jedną stronę. Ach, tu była wieża obserwacyjna. Nie trzeba było wchodzić zbyt wysoko, wystarczyło tylko tutaj taki peryskop mieć, tak? Przemek coś włączył? Nie działa. Nie działa. A powinno się coś wydarzyć? Mógłby zacząć się obracać ten pomost, ponieważ o ile wieże montowane były na stałe, o tyle pomost wewnątrz wieży, tej wieży, to był pomost obrotowy. Zresztą widać. Przemek, ale jakbym chciał popatrzeć, to... Musiałem wejść do góry, czy tak. Peryskop? Wystarczyło tutaj. Do góry. Aha. Peryskop się wysuwał powyżej stropu obiektu, bądź można było prowadzić obserwacje za pomocą szkieł obserwacyjnych na obwodzie kopuły. Mhm. Różne urządzenia obserwacyjne były z powiększeniem, bez powiększenia. Kiedy już poobserwowaliśmy, oczywiście co do tego byli wykwalifikowani żołnierze, można było na przykład skorzystać. Dziwnie wyglądają ci żołnierze umieszczeni w środku. Można było skorzystać z typowego pomieszczenia, w którym żołnierze spali. Jak sami widzicie, na tych kilku metrach kwadratowych 6 łóżek. 6 osób mogło tu spać. Myślę, że w razie W można było jeszcze położyć 2 osoby poniżej. Nie było to wygodne, nie było to estetyczne, no ale w razie W można było tak zrobić. Koszary znajdują się w części podziemnej. Ach! Czyli tutaj była tylko obsługa naziemna. Powiedzmy, że to była izby pogotowia bojowego, czyli ci żołnierze, którzy w pierwszej kolejności mieli znaleźć się na stanowiskach bojowych, czy na swoich stanowiskach pracy i zainicjować te czynności związane z działaniami bojowymi. Przemek, do mnie nie dociera to, co tu widzę. To jest to, o czym będziemy rozmawiać w kolejnych budynkach.
Tu nie było żadnej prywatności. Trzech ludzi siedzących na toaletach. Przerażające wręcz. Choć z drugiej strony w czasach wojny nikt nie zwracał większej uwagi na to, aby było wygodnie, aby było miło. Chodziło bardziej o pewne zaspokojenie potrzeb, że tak powiem, naturalnych. Kolejne łóżka. Mhm. Kolejne łóżka i kolejne pomieszczenie. Tu jest takie troszeczkę światło słabe, dlatego też staram się... O, moja lampa zaczęła migać właśnie. Mam nadzieję, że się nie skończyła. Dobrze, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. To jest to pomieszczenie, jak gdyby na końcu korytarza, które również Wam pokazywałem. I tutaj jest syrena alarmowa, czy? Wentylator. To jest wentyl ręczny? Dlaczego? Były wentylatory zarówno o napędzie ręcznym, jak i też ręczny plus silnik elektryczny. Fantazja, drodzy moi. Nigdy nie spodziewałem się, nie sądziłem, że będę mógł tak powolutku pochodzić po bunkrze, obejrzeć i tutaj możemy coś powiedzieć. Czy ty mnie usłyszysz? Chyba nie. Nie usłyszałeś mnie? Nie. Nie, bo... W korytarzu. Aha, to może dlatego. Dobrze, idziemy tym korytarzem. Tutaj cały czas jest stała temperatura, także ogrzewanie też w jakiś sposób musiało działać. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, a to pomieszczenie to... Pomieszczenie dwukondygnacyjne fortecznego miotacza płomieni. To, co widzimy na dole, to co to jest chłodzenie, czy... Nie, to jest rura, która wysuwa, element rury, który wysuwał się na powierzchnię i pozwalał na prowadzenie ognia, w tym wypadku zalanie ogniem terenu dookoła obiektu. Tak wygląda kolejne pomieszczenie, miotacz ognia. Idziemy dalej. Co ciekawego jest... O, tutaj mamy, proszę bardzo, kolejne pomieszczenie, w którym można umyć ręce. I czy to jest kuchnia? Nie. To jest pomieszczenie magazynu amunicji moździerzowej, a kolejne pomieszczenie to jest pomieszczenie moździerza maszynowego. Czyli tutaj była obsługa moździerza. Ile osób brało udział w działaniu takiego urządzenia? W takim obiecie ten do 14. Czyli moździerze można było poukładać tutaj na półeczkach. Pociski moździerzowe. Pociski, tak. Właśnie skrót myślowy. I to jest urządzenie, które co robiło? Miotało? W jaki sposób ono działało? To, co widzimy, to jest laweta, to jest podstawa tego moździerza. Mhm. Nie ma samego moździerza tutaj, nie widzimy. Nie, tam widzę siedzenie, czyli ktoś celowniczy siedział. Tutaj brakuje nam tutaj jeszcze podestu, na którym znajdowało się trzech żołnierzy. Dwóch żołnierzy tutaj, reszta żołnierzy w pomieszczeniu magazynu. Czyli rozumiem, tych dwóch żołnierzy podawało moździerze, które leżały na półkach. Amunicję. Pamiętam. Za chwilę zresztą może do tematu wrócić. Pięknie to wygląda. Wychodzimy z tego pomieszczenia, wracamy z powrotem do miejsca, gdzie szykowana była amunicja. Dokładnie, trzeba było przygotować. Amunicja magazynowana była na takich lub podobnych stojakach, ale była nieuzbrojona, czyli sam nie było wkręconego zapalnika do pocisku, więc trzeba było tą amunicję przygotować. Natomiast tutaj mamy na tym zdjęciu paletę, jakie były używane przy moździerzu maszynowym. Rozumiem. Wychodzimy i idziemy dalej. I w tym momencie dochodzimy do klatki schodowej. Czyli tu jest zejście do bunkru. Typowego, podziemia. Nie, to jest zejście tylko na niższą kondygnację. Czyli jeszcze nie weszlibyśmy do bunkru, a tam nie wolno. Tam nie wolno. Tu nie wchodź. Rozumiem. To było kolejne pomieszczenie dla załogi prowadzące do drugiej wieży bojowej. Schodzimy poziom niżej, to jest dużo cieplej, od razu czuć. Czy to jest oryginalna instalacja? Tak, to są oryginalne elementy. Które tak naprawdę zostały zamontowane dopiero później, prawda? Bo to nie jest coś, co pozostało w momencie, kiedy powstawało muzeum. No, staramy się pozyskiwać eksponaty, jeżeli to jest tylko możliwe, i uzupełniać to, żeby uatrakcyjniać. Czyli to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli to jest zejście do podziemi. Tak.
Tak to wyglądało, czy to jest na potrzeby dla bezpieczeństwa w tej chwili przygotowane? To już jest zabezpieczone, żeby nikomu się nie stało, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Rozumiem. Czyli za czasów, kiedy bunkier działał, nie wyglądało to dokładnie? Obiekt nie został ukończony z tego typu... Czyli nie wiemy. Nie wiemy. Być może wyglądałoby to właśnie w ten sposób. Najprawdopodobniej winda by tutaj się pojawiła. Przemek, tu są jakieś dziwne miejsca. Do czego one służyły? Brakuje nam tutaj drzwi. Obiekt nie został ukończony. Czyli te drzwi były tak ryglowane w dziwny sposób? Tutaj byłyby zamontowane, właściwie zamontowana rama tej drzwi. Aha. Tu nie same drzwi, tu brakuje nam elementu stalowej ramy, tutaj, na którego była to montowana. Zobaczcie, instalacja elektryczna, która tak naprawdę działa. Ciągle jeszcze. Jeszcze przejdźmy się może tutaj kawałek, bo tutaj są jeszcze pomieszczenia. Jest umywalka, jest kolejne pomieszczenie, które prawdopodobnie będzie przystosowywane do jako obiekt turystyczny. A cóż to jest za zabudowana ściana? Czyżby tam były tajemnice? No nie. W poprzednim odcinku mówiliśmy o możliwej dalszej rozbudowie obiektów fortyfikacji Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Czyli to są te przygotowania? Tak, najprawdopodobniej na przedłużeniu tutaj tego korytarza za tą ścianą by powstał, na dalszych oczywiście etapach, gdyby zostały zrealizowane, elementy z uzbrojeniem artyleryjskim. I jeszcze jedno pomieszczenie, tak jak i poprzednie, nie powinienem tu wchodzić, ale tak po cichutku wejdziemy, zobaczcie oryginalne napisy jeszcze. To pomieszczenie jeszcze nie przystosowane do turystyki. Czyżby tutaj nawet element łóżka był? Tak. I toaleta? Nie, to nie jest. To nie to. I oryginalne płytki? Tak. O, czyli dobrze zachowane. I tu mamy ramę od łóżka. Czy to było wojskowe łóżko, czy cywilne? Właśnie chciałbym powiedzieć, że to takie nie wojskowe. Aha, cywilne. Ale nie zmienia to faktu, że również mogło być w bunkrze wykorzystane. Tu są jeszcze... Jak najbardziej zdarzało się, że dla żołnierzy dla wygody, ale to dotyczyło raczej tych wyższych stopni, to mieli... Przenosili sobie łóżka takie wygodniejsze. Licht, światło i tutaj system, który działał, który był bardzo sprawny, bo w wypadku bunkrów ten system musiał być bardzo sprawny. Drodzy moi, tym razem pokazaliśmy wam tą część prawie że naziemną, można powiedzieć, bo jeszcze pod ziemię nie schodziliśmy, natomiast w kolejnym odcinku zejdziemy troszeczkę niżej tymi niesamowitymi schodami. Zdradzimy wam kilka tajemnic, jak wyglądał bunkier pod ziemią, a to jest w tym wypadku ile? 30 metrów? Około 30 metrów proszę. Około 30 metrów trzeba zejść szybem piechotą. Będziemy to robić, a was zabieramy tam właśnie za tydzień. Na dzisiaj byłoby to tyle. Zapraszam serdecznie do komentowania. Zostawcie swoje uwagi, zostawcie informacje, co chcielibyście zobaczyć w Międzyrzeckim rejonie umocnionym. A będę się mocno uśmiechał do Przemka, abyśmy pokazali wam kilka jeszcze tajemnic. Do zobaczenia.